kutanda, 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 enya kutanda, kutanda, eh, enya kutanda, 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 enya kutanda, kutanda, eh. Witamy w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. Cały dzień, 27 kwietnia 2013 roku, czekaliśmy na wolontariuszy misyjnych. Niektórzy przyjechali własnymi samochodami. Wieczorem wyruszymy wspólnie do Włoch na rekolekcję śladami księdza Bosco. Oto pierwsza wolontariuszka gotowa na wyjazd. Czym do nas przyjechałaś? Samochodem. Jakim? Czerwonym. A jaka marka? Czerwona. I wszystko jasne. Samochody rozróżniamy po kolorach. Przynajmniej w świecie kobiet. Czerwony samochód zostaje na tydzień na parkingu, a grupa 11 wolontariuszy, ksiądz Roman dyrektor i ksiądz Maciej, wyjeżdżają na wyprawę dwoma srebrnymi busami. Od razu zauważyliśmy, że uczestnicy wyprawy mieli wyjątkowo małe bagaże. Spoko, luzy są. Luźno. A kto wygrał konkurs na największą walizkę tym razem? Nie wiem. Same takie maleństwa, że ciężko stwierdzić, która jest największa. Ta jakaś, czyje to? Ja nie mam walizki, ponieważ byłem harcerzem. Harcerze mają tylko plecaki, a to jest mój plecak. Walizki i plecaki leżą już w srebrnych busach. Jedzenie na długą drogę spakowane, a nawet pomalowane paznokcie. Oto flaga Wenezueli. I jeszcze ostatnie wskazania księdza dyrektora. Wziąć sobie kanapki czy owoca, to co macie na podróż i wodę. No gdzieś mieć to z tyłu, żebyście mieli tutaj u góry z tyłu. Oraz wskazówki Judyty. No jakieś spodnie by się przydały do grania, może co jeszcze? Książka do poczytania, jakby było nudno, bo to podobno jakoś długo trzeba jechać, nie? I w ogóle. No i śpiworek, nie? I to tyle. Wyjazd do Włoch związany jest z kosztami, ale na szczęście znaleźliśmy sponsora. Jestem dzisiaj głównym sponsorem naszego wyjazdu do Turynu. Płacę za całą grupę. Na konto ośrodka misyjnego wpłynęło 800 euro, w tej chwili zostało już tylko 500. I w dodatku z małym uszczerbkiem, ale prawdziwe. Pierwsze dni spędziliśmy pod Mediolanem, u dobrze znanego nam księdza Luigiego. Ten świątobliwy kapłan przyjmuje nas co roku z ogromną życzliwością. Czujemy się u niego jak u siebie w domu. Kiedy przyjeżdżacie do mnie, czujecie się jak w domu. Bardzo się z tego cieszę. Kiedy przyjeżdżacie do nas, przywozicie ze sobą mnóstwo radości. To nie jest radość powierzchowna, ale bardzo głęboka. Jesteście wzorem młodzieży, która jest blisko Chrystusa. Jak przeżyliśmy spotkanie z księdzem Luigim? Czas spędzony u Luigiego był dla mnie czasem bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowym. Spotkałam się tutaj z ogromną serdecznością, z którą już jakby, znaczy spotykam się na co dzień, ale nie aż w takim stopniu. Luigi jest dla mnie taką chodzącą świętością. Z tobą troska nie jest troską. A wieczorem nie mogło zabraknąć meczu w piłkę nożną. Na początku Gosia, nauczycielka WF-u, zrobiła nam solidną rozgrzewkę. Trener także spisał się na medal. Jego taktyka gry zadowoliła wszystkich. Gdy stwierdził, że nasze ręce i nogi są już gotowe do gry, rozpoczęliśmy walkę o zwycięstwo. A oto bohaterka meczu, najlepszy bramkarz na boisku. Chciałam powiedzieć, że to wszystko jest za sprawą butów, gdyż mam pożyczone je od mojego przeciwnika, rywala,
Antoniego, rozmiar 46. 10 numerów, tylko różnicy. Naprawdę grało się dobrze. Niestety, nie obyło się bez kontuzji. Judyta, powiedz, jak przebiegł ten mecz pełen emocji? Opowiedz nam, co czułaś, jak się grało? To było niesamowite. Generalnie brak mi słów, ja nie potrafię tego opisać. Mecz był emocjonujący. Gol za golem padał. Było bardzo niebezpiecznie, było groźnie, bo taka walka zacięta, wypadek był, krew się polała, naprawdę mówię wam, ludzie. Chcielibyście to zobaczyć. Polecam. Czas szybko mijał. Srebrne busy przemierzały włoskie autostrady i dotarły do małej wioski pod Turynem, Colle Don Bosco. Kolejne dni spędziliśmy właśnie tutaj, przy Księdzu Bosco. W tym miejscu urodził się święty, tu spędził swoje dzieciństwo. Ksiądz Maciej barwnie opowiadał ciekawostki z życia świętego, który zafascynował wolontariuszy misyjnych. Jan Bosco to wyjątkowy święty. Często powtarzał młodym ludziom: pamiętajcie, szatan boi się ludzi radosnych. Te słowa wzięliśmy sobie głęboko do serca. Jak również to, że drogą życia wielu z nas może być droga w duchu salezjańskim. Następnego dnia pojechaliśmy na Waldocco w Turynie, do pierwszego oratorium księdza Bosco. Do miejsca, o którym śnił już w 9 roku życia. Tak wyglądało Waldocco 150 lat temu, a tak wygląda dzisiaj. Na tym zdjęciu jest ksiądz Bosco, który wysyła pierwszych misjonarzy do Argentyny. Wolontariusze niedługo wyjadą na misję, dlatego wspólnie w pokoikach księdza Bosco modliliśmy się o błogosławione owoce ich misji. Z grupą wolontariuszy, którzy już niedługo wyjadą na misję, na roczny wyjazd misyjny, jesteśmy w pokoikach księdza Bosco, tu gdzie ksiądz Bosco żył, gdzie pracował, skąd odszedł do wieczności. Patrzymy na globus, na który codziennie patrzył ksiądz Bosco. Był on na jego biurku. Stąd wysyłał pierwszych misjonarzy. Być może dotykał tego globusa wiele razy. Prosimy tutaj go o wsparcie, o błogosławieństwo. Księże Bosco, wspieraj nas, wspieraj tych młodych ludzi, którzy już niedługo wyjadą na misję. I też dziękujemy Ci za tą łaskę, że tych młodych ludzi powołałeś, aby w duchu salezjańskim służyli młodzieży. Niesamowite, jak ksiądz Bosco troszczył się o młodych ludzi, jak bardzo zależało mu na zbawieniu i wychowaniu młodego człowieka. Dla mnie, jako dla wychowanki salezjańskiej, ksiądz Bosco jest taką postacią, z którą spotkanie było pewnym momentem zwrotnym w moim życiu, bo pokazało mi drogę do świętości, drogę prostą, choć niełatwą, ale taką, którą mogę podążać każdego dnia. Księdza Jana Bosco znam od niecałego roku. Dzisiaj, kiedy przybyłam do Turynu, mogę powiedzieć, że stał się dla mnie najbliższym świętym. Jestem zachwycona jego charyzmatem, jego życiem, tym, że dał ze swojego życia wszystko. Jest to coś, co mnie pociąga. Niesamowicie. Nie potrafię nawet tego powiedzieć ani nazwać. Tak, jest dla mnie na dzień dzisiejszy najbliższym świętym. Charyzmat salezjański, daj mi duszę, resztę zabierz. Czuję, że coraz bardziej przenika do mnie i bardzo chciałabym się kierować tym wszystkim, co zobaczyłam tutaj, co poczułam tutaj. Mam nadzieję, że nigdy tego nie zabraknie i że Pan Bóg doda mi sił, aby mogła ten charyzmat z całego swojego serca pełnić. Tradycyjnie wybraliśmy się na wschód słońca. Z tym, że słońca nie było, ale za to był księżyc i mgła. Postanowiliśmy trochę się rozbudzić i nie pozwolić mgle odebrać sobie dobrych humorów. Thank you.
nadszedł czas na pierwsze podsumowanie naszego wyjazdu, wypowiedzenia tego, co zostało najgłębiej w naszych sercach i umysłach. Wyjazd bardzo mi się podobał. Był to niesamowity czas zarówno rekolekcji, takiego spotkania z Panem Jezusem, jak i czas integracji. Myślę, że jesteśmy świetną, niepowtarzalną grupą. Jestem wychowanką salezjańską, pochodzę z parafii salezjańskiej. Te miejsca związane z narodzeniem księdza Bosko, z jego działalnością w oratorium na Waldocco są nadal przesiąknięte tym duchem salezjańskim. Widać, mimo że mówi się, że jest kryzys w kościele, widać jednak, że Salezjanie ciągle działają, że przyciągają młodzież, że te miejsca są pełne życia. Najbardziej zapadły mi w pamięci pokoiki księdza Bosco. Dokładnie miejsce, gdzie pracował, gdzie spał, odpoczywał, a jednocześnie gdzie się modlił i spowiadał swoich wychowanków. Żegnamy Colle Don Bosco, miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Wszystko, co jest związane z księdzem Bosco i z rodziną salezjańską. Przed samym odjazdem do Polski, prawie o zachodzie słońca, wstąpiliśmy do Mondonio, miejsca urodzin i śmierci świętego Dominika Savio, patrona ministrantów i kobiet w stanie błogosławionym. Czego można życzyć tym 11 młodym ludziom, którzy za kilka miesięcy pojadą na roczną misję do Zambii, Peru i Wenezueli? Mówi ksiądz Roman Wortolec, dyrektor ośrodka misyjnego. Wolontariuszom misyjnym życzę, aby byli blisko Pana Boga. Jeśli będą blisko Chrystusa Eucharystycznego, nic złego im się nie stanie. Będą wtedy pełni Jego miłości i żadne przeszkody, żadne zmartwienia, doświadczenia nie złamią ich. Jestem tego pewien. Po drugie życzę im, aby nie utracili nic z tych ideałów, które teraz w sobie posiadają, w sobie mają. Widzę, że to są wspaniali młodzi ludzie, pełni radości, pełni uśmiechu, pełni zapału. Niech to, co noszą teraz w swoim sercu, nie zgaśnie w nich przez rok. Niech to dalej niosą w sobie i przekazują innym. Młodym ludziom, którzy w roku 2013 wyjadą na misję, życzymy błogosławieństwa Bożego. A od września czekamy na kolejnych śmiałków, dla których najjaśniejszym słońcem życia jest Jezus Chrystus.